W tym roku piłka nożna to wyjątkowo eksponowana dyscyplina sportowa w Starogardzie. Po meczach eliminacyjnych Mistrzostw Europy U19 swoje mecze rozgrywali od wczoraj najmłodsi zawodnicy z całego Kociewia. W zorganizowanym przez klub piłkarski Starogard turnieju Piłka Nożna na Kociewiu rywalizowały ze sobą drużyny w trzech kategoriach wiekowych. Łącznie w dzisiejszym turnieju występuje 36 drużyn. Drużyny te zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe, od najmłodszych smyków z rocznika 2006 i 5 po drużyny z rocznika 2004 i 3 oraz najstarszych piłkarzy z rocznika 2001 oraz 2002. Rozgrywki odbywały się równocześnie na sześciu wyznaczonych boiskach, zarówno na stadionie Kazimierza Dejny, jak i na boisku ze sztuczną nawierzchnią. Patronat nad turniejem objął starosta starogardzki Leszek Burczyk. To taki turniej, który troszeczkę różni się od tych, które są na co dzień organizowane przez piłkarskie kluby. To turniej dla amatorów, turniej dla dzieci ze szkół i to nie tylko ze Starogardu, ale dla tych z mniejszych miejscowości, które mogą przyjechać do Starogardu i zobaczyć te piękne obiekty Ośrodku Sportu i Rekreacji, tę bazę, która tak naprawdę niedawno gościła przyszłych pewnie mistrzów Europy. I oni na tym samym boisku, w tych samych szatniach przebierają się, rywalizują. Dobra zabawa, dobra organizacja, 350 dzieci. Myślę, że to bardzo dobra inwestycja również tej części pieniędzy publicznych, które w wyniku konkursu grantowego zostały przekazane na konto KP Starogard. Tego typu imprezy myślę, że warto organizować, szczególnie dla dzieci. W tych dzieciach zaszczepić aktywność przede wszystkim, żeby one nie siedziały tylko przy komputerze, ale żeby łączyły dobrze aktywny wypoczynek i naukę przede wszystkim. To druga tak duża piłkarska impreza dla dzieci zorganizowana przez KP Starogard. W ubiegłym roku rywalizacja odbywała się jednak tylko w jednej kategorii wiekowej. W tym roku aż w trzech. Ta młodzież dzisiejsza, te dzieci, które grają w piłkę nożną, one niejako są tą esencją piłki nożnej i tu zawsze serce się mi raduje, gdy widzę grających dzieci i w takiej dużej liczbie i z taką zaciętością, ambicją podchodzącą do tych rozgrywek piłkarskich. Dorośli na temat dziecięcej piłki nożnej już się wypowiedzieli. Oddajmy na chwilę głos samym zawodnikom i posłuchajmy kilku szczerych odpowiedzi na pytanie, dlaczego lubią grać w piłkę. Bo mogę się wykazać swoimi umiejętnościami, bardzo jestem w niej dobry. Bo jest interesujące i można się wymęczyć. No bo można sobie pograć w piłkę i nie ma się lekcji przez 7 godzin aż. Więcej jest atrakcji niż w szkole. Bo mogę zostać królem strzelców, najlepszym zawodnikiem. Dużo się biega, można zostawić swoją duszę tak jakby na boisku. Oddać wszystkie siły na tą grę. Dlatego, że jest wiele atrakcji i fajna zabawa. Bo jest w nim dużo emocji. Można wiele się nauczyć, o jak zostać piłkarzem, można się skoncentrować. No bo tu można grać, a w szkole trzeba się uczyć. No bo cierpię z tego radość. Można zostać sławnym, że wszyscy będą o tobie mówić. Sport mnie cieszy, a nauka niezbyt. Bo lubię se grać, robić jakieś treningi, żeby potem być dobrym piłkarzem. Oczywiście piłkarzami chcieli zostać wszyscy zapytani, a motywy takich marzeń są równie szczere co poprzednio. Żeby dużo zarabiać, być sławnym. Masz dużo fanów i wtedy cię lubią. Żeby dużo zarabiać. Żeby dużo zarabiać, być sławnym. Zawsze jak chcieliś gola, to i dużo kasy wtedy zarabiasz. Na zakończenie wczorajszych rozgrywek zwycięskie puchary wręczył starosta starogardzki Leszek Burczyk. Rozgrywki w najmłodszych rocznikach zwyciężyły drużyny z publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Starogardzie, a w roczniku 2002-2001 zespół ze szkoły podstawowej w Bobowie. Ja ogromnie się cieszę, że taki turniej tutaj na Kociewiu w Starogardzie się odbywa, bo to na pewno ma pozytywny wpływ na rozwój sportu i piłki nożnej, w szczególności w naszym powiecie. Jednocześnie najstarsze zespoły rozegrały eliminację do dzisiejszego półfinału turnieju Lotos Junior Cup. Jednak ten wydźwięk pozytywny tego projektu jest taki, że przyciąga dzieci do uprawiania sportu i właściwie o to nam chodziło od samego początku, żeby nie tylko wyłaniać tych najlepszych, ale żeby zaktywizować dużą ilość dzieciaków. Zorganizowane w Starogardzie we współpracy z Lechią Gdańsk eliminacje i półfinały turnieju są efektem trwającego już rok programu Biało-Zielona Przyszłość z Lotosem,
którego KP Starogard jest uczestnikiem. Mam nadzieję, że przy dobrej współpracy z Lechią, przy dobrym programie szkoleniowym i dobrym wsparciu finansowym grupy Lotus i cierpliwości w tym wszystkim, doprowadzimy do tego wspólnie, że tych narybków i młodych talentów będzie coraz więcej. Bo właśnie to jest głównym celem programu. Dzisiejszy półfinał wygrała drużyna KP Starogard i między innymi to oni wystąpią w finale turnieju Lotus Junior Cup. Finał miał być rozgrywany w Gdańsku na PGE Arenie, jednak z uwagi na instalującą się tam akurat w tym czasie grupę Bon Jovi został przeniesiony na stadion Lechii Gdańsk.